Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku gość specjalny, a jest nie mianowicie... Nataniel. Natanielu, ile masz lat? 7. 7. I co dzisiaj przygotowaliśmy dla widzów? Tor przeszkód. Tor przeszkód, czyli chcielibyśmy Wam pokazać, w jaki sposób można wykorzystać to, co macie w domu i w jaki sposób można się tym bawić, tak żeby wszechstronnie mogło się rozwijać Wasze dziecko. Czy Tobie taki tor przeszkód się podoba? Podoba. Fajna zabawa? Fajna. Dobrze, powiedz może po kolei, co wykorzystaliśmy, jakie elementy wykorzystaliśmy z domu? Drewno. Kawałek, pięć piłek. Pieniek z drewna, tak? Pięć piłek. Miskę plastikową małą. Tak, miednicę. Tak. Huśtawkę. Tak jest. Kolejną piłkę, bramkę. Tak. Matę do ćwiczeń. Tak jest. Ławkę do ćwiczeń i tyle. I tyle. Mamy do dyspozycji trawę, ponieważ jesteśmy na bosaka. Pamiętajcie koniecznie, żeby poruszać się jak tylko się da na nierównym podłożu na bosaka. Więc mamy trawę i mamy kamienie. Kamienie. Zarówno kamienie ostre, jak i kamienie gładkie. Świetnie. Możecie wykonywać tylko częstych ćwiczeń. Jeśli nie macie takiego ogródka, ćwiczycie w domu, to możecie śmiało wykonywać te ćwiczenia na przestrzeni 2 m². Najpierw bawić się piłeczką, potem zrobić wyskoki i podzielić sobie taki trening w formie stacyjnej, wtedy go wykonywać. Czyli jedno ćwiczenie, krótka przerwa, drugie ćwiczenie, krótka przerwa. Najlepiej robić rywalizację, prawda? Rodzic może poćwiczyć razem z dzieckiem. Dobry pomysł? Dobry. Dobry pomysł. Pamiętajcie o tym, żeby w czasie ćwiczeń pić? Wodę. Wodę. Czy pijemy wodę z plastikowych butelek, Natanielu? Nie. Nie, pijemy wodę z filtra z osmozy. Co jest jeszcze istotne, co byś mógł powiedzieć podczas wykonywania takich ćwiczeń? Twoim zdaniem. Jak zaprojektować taki tor przeszkód? Co w nim musi się znaleźć? Podskoki? Tak. Jak najbardziej. My robimy podskoki na boki plus zeskoki Nataniel będzie wykonywał. Rzuty robimy? Rzuty. Rzucamy piłeczką. Tak. Zarówno lewą ręką, jak i prawą. Prawą ręką. Wykonujemy jakieś ćwiczenia nogami, kopnięcie nogami. Kopiemy nogami, celujemy do bramki. Wracasz się wokół piłki, biegniesz wokół piłki, prawda? Czy robimy jakieś wzorce ruchu? Przysiady robisz? Tak. Przysiady. Wzorzec pchania. Pompkę robisz? Tak. Robisz pompkę. No i do tego wszystkiego jest bieg wokół po nierównym podłożu. Świetnie. Tak więc mamy bardzo wiele elementów, które są dziecku potrzebne do wszechstronnego rozwoju. Spróbujcie, popatrzcie. Lecisz, patrzysz na kamerę. Drodzy Państwo, w tym odcinku to jest na tyle. Dziękuję Wam za lajki, subskrypcje, komentarze, dzwoneczki. Cześć! Chciałem powiedzieć, kto zrobił ten projekt. Okej. Autorem tego toru przeszkód jest? Ja, tata i mama.
Tak jest. Trzy osoby projektowały tor przeszkód. No dobra.